Czekaj, bo ja teraz będę godzinę ogarniać, która jest godzina na zegarku wskazówkowym. 18, 19, 20, 21, 22, 15. Żartowałam. 22:15, słuchajcie. Witajcie w Berlinie. Guten Morgen. Jesteśmy pod hotelem Motel One. Naszym hotelem. Znaczy naszym. Nie naszym. Nie jesteśmy właścicielem, ale śpimy tutaj. Jesteśmy tutaj we współpracy z nimi. Tak. Dlatego mogliśmy tutaj przyjechać. Zgadza się. Bardzo ładny hotel. Jesteśmy już po śniadanku, także śniadanko też było wyśmienite. Bardzo dobra kawa. I teraz możemy ruszać w miasto, zwiedzać, pokazywać Wam wszystko co i jak. Pokażemy Wam też nasz pokój, który znajduje się na 15 piętrze. Mamy z niego wspaniały widok, serio. Mamy widok na wieżę telewizyjną. Myśleliśmy o tym, że może uda nam się tam zjeść jakiś obiad czy kolację, ale niestety są długie kolejki i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Także teraz idziemy na dłuższy spacer. Będziemy zwiedzać. Idziemy teraz pod bramę Brandenburską. Mamy tam 2 km, 25 minut. No, weszło chyba szybciej, zobaczycie ją niż my. Idziemy na rekord, zrobimy tę trasę w 15 minut. A to pokazuje 25. Dobra, no to w 20, no. Dobra, biegniemy. Dawaj. Dotarliśmy. Ciężka sprawa, bo jak widać wszystko jest pozasłaniane. Nie wiem, czy robią jakąś scenę na Sylwestra, czy nie. Nie, nie interesowaliśmy się tym w sumie za bardzo. Aczkolwiek ciężko pochodzić. A ta kopuła, którą tam widzicie, to jest kopuła parlamentu. Nie wiem, czy uda nam się wbić w kolejkę, żeby móc obejrzeć, no ale zobaczymy, spróbujemy. Incepcja. Ela właśnie mówiła wam, że nie wbijemy. No, że spróbujemy, zobaczymy, no może nam się uda. Czyli nie wbijemy. O Jezu, nie być taki... Po drodze polowaliśmy Berlin Art. Tak, market? Tak. Tak? Jeszcze wam coś pokażemy, jeżeli będzie coś ciekawego. No oczywiście nie da się po Berlinie chodzić tak idealnie zaplanowanymi trasami, bo na każdym kroku spotyka się coś ciekawego, gdzie trzeba skręcić i podejrzewam, że połowy rzeczy, które sobie na dzisiaj zaplanowaliśmy, nie zobaczymy. Halo? Tam dalej? Idziemy sobie tam dalej. Tak, idziemy dalej. Jo. Jesteśmy przy kawiarni The Greens, która jest wypełniona roślinami. Mateusz wyczaił ich chyba na Instagramie, nie? Znalazłeś. Si. I postanowiliśmy, że musimy się tutaj znaleźć. Czyli co?
Mateusz ma to czerwone z pomarańczą, czyli pieprzem kajeńskim i z syropem z agawy. A dla mnie jest orzechy, matcha, mleczko kokosowe. Pachnie fajnie. A szczególnie wypić coś takiego w towarzystwie tylu kwiatów. Miłe. Wypiliśmy, ogrzaliśmy się. Bardzo fajne wnętrze, wręcz fantastyczne. Także... Mała knajpka, można powiedzieć, że w centrum, ale na uboczu. Tak, tak. Kojarzy mi się z naszym OFF Piotrkowska łódzkim, ewentualnie z terenami przemysłowymi na Wifamie. Nie wiem, czy ktoś z Was będzie kojarzył. Myślę, że tam taka knajpka, w sumie taka kawiarnia, mogłoby się odnaleźć. Naprawdę świetny pomysł. Tak, i wszystkie kwiaty można kupić. Na każdym kwiatku była cenówka. No ceny takie niemieckie, typowo tam za takiego kwiatka mamy 25 euro na przykład. Rękawiczki. 128 tak. Dzisiaj. Tak, pełno rękawiczek na ulicach. Ale no przepyszna ta moja latte, bo to taka latte w sumie była. Z pistacjami. O Jezu, no bajka. Naprawdę polecam. Jeśli tylko będziecie w Berlinie, gdzieś tutaj w okolicy, to wpadnijcie chociaż na kawkę. Zostawimy Wam link do lokalizacji w opisie filmu. Tak jest. A teraz co? Lecimy dalej. I zlecimy zrobić kilka zdjęć w centrum. A Wy pamiętajcie o subskrypcji. Ja. I serduszka. I serduszka. A nie, łapki w górę. To nie serduszka. To nie to. Łapki w górę. Tak wyglądają bilety, słuchaj. Niestety przez zarąbiście powolny automat nie zdążyliśmy kupić biletów i co przede wszystkim? Każdy bilet trzeba kupować pojedynczo. Nie ma opcji wybrania dwóch takich samych biletów, bo go nie wydrukuje nam, więc musieliśmy kupić jeden bilet. Poczekać, aż nam go wydrukuje, zaakceptuje płatność. Czekaliśmy, aż wydrukuje potwierdzenie, chociaż go nie chcieliśmy, co trwało godzinę. Dopiero potem mogliśmy kupić drugi bilet i wszystko działało tak samo. No, bez sensu, totalnie, niestety. Widzicie, jaka jest zaburzona? Tak, i nie zdążyliśmy przez to na metro. Teraz będziemy czekać na kolejne, które pewnie będzie za jakieś 4 minuty. A biletomat wygląda tak. Można wybrać sobie język polski, angielski, niemiecki, czy kto tam wie jaki. Bilet kosztuje na 2 godziny 2,80. Tak, i przede wszystkim co? Trzeba go skasować, co teraz zrobimy. Czyli mamy wydrukowany bilet. Kasuję. Tu nam się nabija godzina, o której go skasowaliśmy. I z tego, co przeczytałam, bilet jest ważny przez 120 minut. No, są możliwe przerwy jakby w przejeździe, ale krótkie. A teraz jedziemy na pizzę. Tak, jedziemy teraz zjeść coś konkretnego. I dotarliśmy do pizzerii Gazo. Mówię po swojemu. Też wypatrzyliśmy ją na Instagramie. Podobno świetne pizze i super wyglądało na zdjęciach, więc przetestujemy na własnych brzuszkach. I pokażemy Wam. Chodźcie. Jesteśmy w środku. Złożyliśmy zamówienie. Zamówiliśmy jedną pizzę na czerwonym sosie, drugą na białym, na spróbowanie. No i oczywiście piwko, jak na Magdę Gessler przystało. Ale wiecie co, jest bardzo dużo ludzi i trochę się krępujemy, nie chcemy tak za bardzo nagrywać i wszystkich pokazywać, bo no nie każdy chce być gdzieś tam w internecie pokazany. Pokażemy Wam, jak zostaniemy już jedzenie, pokażemy Wam wnętrza kawałek, ale to trochę później, jak może się rozluźni troszkę tutaj w środku. Ale miejsce robi wrażenie, jest taka fajna, przytulna atmosfera. Dużo młodych ludzi przede wszystkim i ciekawie zaaranżowane wnętrze z takiej starej kamienicy. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Mam nadzieję, że jedzenie też będzie dobre. Hej, Ela. Wygląda jak to. Ela. Hej. Tak, jesteśmy teraz przed takim drink barem, nie? Jak to się nazywało, Mateusz? To nie wiem, czy jak to się nazywało. Znaczy, ja przyszedłem tu na drinka, coś tam glas. Tak. Ale możliwe, że jedzonko też mają. Ale no, przyszliśmy na drineczka.
bo jesteśmy po... Bo jest fajne wnętrze. Tak, jesteśmy najedzeni, więc teraz tylko już coś do picia, a wnętrze wypatrzyliśmy, no oczywiście, że w internecie, więc przetestujemy alkohol. Zimno jest, no, jest, więc idziemy się oprzeć. Jest bardzo gwarno, ale przede wszystkim taki duży tip tutaj, który się sprawdza i o czym właśnie nam przed chwilą powiedziano, to na przykład w tym miejscu takiego drinka ogólnie rzecz biorąc dostaniecie dopiero po godzinie 18. Po 18 jakby zmienia się charakter baru i wtedy serwują więcej drinków i różnych innych napojów alkoholowych, a do 18 możecie kupić w sumie tylko piwo i wino i tyle. Ale no na szczęście udało nam się uprosić i dostałam drinka, bo bez sensu byłoby, gdybyśmy mieli tak długo czekać na to. A po prostu o tym nie wiedzieliśmy. I tyle. Wyszliśmy właśnie z drineczka. Byliśmy w tymże oto lokalu, który się nazywa Geist im Glas. Ogólnie rzecz biorąc troszeczkę się, znaczy no, nacięliśmy, może tak powiedzieć, bo no, nie znamy dokładnej specyfikacji Berlina i tego, jak wygląda tutaj życie nocne, bo jesteśmy tu pierwszy raz. Ogólnie, tak jak nam powiedziano tutaj, że w tym miejscu, w wielu innych tutaj w tej okolicy takich pubów, od 18 dopiero zaczynają się takie różne koktajle. Więc jeśli chcecie wypić jakiegoś drinka, to raczej do 18, a wcześniej raczej serwują wino, piwo, jakieś tam takie drobne alkohole, typu nie wiem, jakieś prosecco, a drinki po 18. No ale dzięki uprzejmości barmanki udało mi się wypić drineczka wcześniej, przed 18. Ale ogólnie taki tip na przyszłość, jak drinki, to po 6. I płatność kartą. I płatność kartą, tak, bo my chcieliśmy tutaj zapłacić kartą, ale na szczęście mieliśmy gotówkę przy sobie. Ale właśnie jeśli nie ma, tak nam powiedziano, że jeśli nie ma na szybie czy tam na drzwiach naklejonej takiej kartki czy informacji, że można płacić kartą, to tylko gotówka. Dziwne trochę, bo u nas w Polsce nawet, kurczę, w warzywniaku można kartą płacić, a tutaj w wielu miejscach albo jest to od jakiejś kwoty, tak jak na przykład było to w tej kawiarni wypełnionej kwiatami, od 10 euro dopiero można płacić kartą, albo w ogóle, więc no, trzeba się na to przygotować i mieć ze sobą więcej gotówki. Oui. I co? Idziemy dalej zwiedzać. Tak. I się szlajać. Idziemy do metra. Wracamy. Jesteśmy znów na stacji metra. Ogarnęliśmy, słuchajcie, że można kupić kilka biletów naraz. Najpierw wybieramy, jaki rodzaj chcemy biletu i później dopiero jak nas przekieruje na dalszy ekran, to jest tam więcej biletów. Ale po prostu my już na to nie patrzyliśmy, bo od razu płaciliśmy. Nie było jakby możliwości wybrania od razu kilku biletów. No trudno. Teraz jesteśmy już mądrzejsi, jak przyjedziemy tu kiedyś znowu. Bluźniła się, muszę przeprosić. Tak, jutro jak będziemy kupować bilet, żeby wrócić już na dworzec, to będziemy wiedzieć, jak to zrobić. A już, dobra. Jesteśmy Alexanderplatz i zobaczymy, co słychać na tym jarmarku, czy jeszcze w ogóle się załapaliśmy i czy będzie co zobaczyć, czy będzie co przekąsić, jakieś, nie wiem, pamiątki, ciekawe rzeczy. Zobaczymy, jak to wygląda po prostu. Byłam kiedyś na takim jarmarku akurat tutaj w Berlinie, ale to było, słuchajcie, chyba z 11 lat temu i mało pamiętam, więc zobaczymy teraz. Alexanderplatz niestety, no, wszystko było już prawie zamknięte. Zdążyliśmy zjeść, wypić grzane wino, ale nic poza tym nie było środowiska, które widzieliśmy z okna. I jesteśmy tutaj. Przepraszam Was bardzo, ale nazwy Wam nie powiem. Musicie sobie... Weihnacht, super, Gendarmenmarkt. Tu jesteśmy. Tak. Tutaj za wstęp płacimy euraska. I zaraz na sąsiedzie auto. Poczekamy. Dzięki. Bilet mamy tam, za 20 metrów. Trzeba się tutaj podejść po bilet. Tyket.
jest, tiket. Kupujemy bilet i zaraz będziemy wchodzić. Pokażemy wam, jak to wygląda w środku. Hej! Niestety zima to nie jest moja ulubiona pora roku na nagrywanie czegokolwiek. Bo wyglądam jak kupa. Moje włosy wyglądają jak kupa. Moja buzia wygląda jak kupa. Jest mi zimno. Leci mi z nosa. Jest mi zimno. Nic mi się nie chce, ale dobra, idziemy. Pokażemy, jak wyglądają ceny. Mamy 35 euro, 42. Nie są to może najtańsze rzeczy, ale no, jesteśmy w Berlinie, nie w Łodzi. Niestety zostawiliśmy już swoje karty do pokoju, musieliśmy się wymeldować i nasz urlop dobiega końca, nasz weekend w Berlinie. Zostały nam jeszcze chyba 3 godziny do busa, bo jeździmy z busem do Łodzi, także musimy się chwilę poszlajać i adios! No coś może jeszcze dogramy, jakieś zdjęcia i będziemy w trasie. Mam nadzieję tylko, że nikt za nami nie będzie mlaskał i jadł kanapę z kiełbasą. Na pewno będą. Z niemiecką kiełbasą w tą stronę. Z bustem. Ale tak. Co, ogólnie wyjazd podsumowujemy fajnie. Berlin jest na pewno ciekawym miastem i takim różnorodnym pod względem kulturowym i architektonicznym. No niestety nie udało nam się zobaczyć wszystkiego, co sobie zaplanowaliśmy, co chcemy zobaczyć, co było na naszej liście, bo po prostu fizycznie nie dalibyśmy rady. Nie udało nam się też dostać do kopuły Reichstagu, ale może następnym razem, kiedyś jak sobie zaplanujemy ten wyjazd z większym wyprzedzeniem, to może uda nam się zapisać na listę. Mimo wszystko chcemy wam wszystko pokazać, więc podlinkujemy na pewno w opisie ciekawe atrakcje i postaramy się wam przebitkami pokazać różne zdjęcia, które uda nam się znaleźć. Które my chcieliśmy odwiedzić, a nam się nie udało. No. A może wam uda się po prostu je odwiedzić? Albo może wy macie jakąś taką listę miejsc, które chcielibyście koniecznie zobaczyć i moglibyście polecić je innym, którzy wybierają się do Berlina. To zostawcie w komentarzu. Dokładnie. Info. Myślę, że też na pewno jakiś taki fajny smaczek jest tutaj, jeśli jest ciepło. Nie wiem, maj, czerwiec, w takich letnich miesiącach, gdzie jest po prostu łatwiej sobie pochodzić po mieście, bo no nie ukrywajmy, przy tych temperaturach dłuższe chodzenie jest dosyć męczące i trzeba się zatrzymywać co jakiś czas na coś rozgrzewającego, a nie zawsze jest na to odpowiednia pora. Więc lato zdecydowanie przyjemniejsze do łażenia, chociaż teraz też jest fajny klimat. Szczególnie, że było jeszcze kilka jarmarków i można było wypić grzane wino. Oczywiście słońce wyszło dopiero jak wyjeżdżamy. No, jakby nie było. Piękna pogoda dopiero na wyjazd. Mhm. Ale i tak nie możemy narzekać, bo bałam się, że będzie albo sypał mega śnieg, albo będzie bardzo padać, więc nie było i tak źle pod tym kątem. Teraz mam nadzieję, że podróż do domu upłynie nam szybko, to znaczy chciałabym zasnąć i obudzić się już w Łodzi. Da się tak? Byłoby fajnie. To by się uda. Musimy wam coś pokazać, słuchajcie. Tam ziemeczek zasnę. Dobry mela był. Co do samego hotelu, bo też mieliśmy kilka pytań, czy polecamy, jak tutaj jest. Hotel jest bardzo przyjemny, jest bardzo ładny, czyste. Pokoje są dosyć dobrze zaaranżowane. Duża restauracja, w której akurat najedliśmy śniadania. Śniadania też są bardzo ciekawe, bo naprawdę można wybierać we wszystkim. Od produktów bio, fajnych, smacznych dżemów, miodów, przez nabiał, wędliny, warzywa, owoce, świeże soki. No po prostu wszystko, co w sumie oczekiwalibyśmy od hotelu pod kątem śniadania jest. No przede wszystkim, jeżeli cenicie sobie fajny design, to bardzo fajnie jest urządzony ten hotel. Bardzo fajny lobby, bar, tam gdzie idziemy na śniadania. Wszystko jest wypełnione fajnymi meblami, dodatkami, także super. Mateusz już w ciągu ostatnich 2 minut powiedział chyba 4 razy fajne. Super cool.
super duper.